Zadanie drugie z matury 2009 za 3 punkty. Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie 980 detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona M, a drugi N detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu 7 dni. Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o 8 dni dłużej niż planował, nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali. Oblicz M i N. Przez M oznaczmy ilość detali wykonanych przez pierwszego rzemieślnika w ciągu jednego dnia. Zaś N niech oznacza ilość detali wykonanych przez drugiego rzemieślnika w ciągu jednego dnia. Zadanie zrobimy na układ równań. Pierwsze równanie dotyczy sytuacji planowanej. I zauważ, każdy z nich pracował 7 dni. To pierwszy, jeżeli wykonuje M detali każdego dnia, to przez 7 dni wykonał 7M detali. Drugi zaś, pracujący z taką prędkością, czyli wykonujący N detali w ciągu każdego dnia, przez 7 dni wykona 7N detali. Razem muszą wykonać 980 detali. Ale co się stało w trakcie pracy? Jeden z nich pracował tylko jeden dzień, czyli tak naprawdę wykonał pracę przypadającą na jeden dzień, czyli po prostu M. Drugi zaś musiał pracować o 8 dni dłużej. Planował pracować 7, ale musiał pracować o 8 dłużej, czyli razem 15 dni. Czyli wykonał 15 razy N detali. Ale w tej drugiej sytuacji również razem wykonali taką samą ilość detali, czyli 980. I teraz rozwiązujemy taki układ równań. Pierwsze równanie możemy podzielić przez 7. Otrzymamy N plus N równa się 140. Drugie równanie przepiszemy bez zmiany. Teraz taki układ rozwiążemy metodą przeciwnych współczynników. Pierwsze równanie pomnożę przez minus 1. Więc przepisuję pierwsze równanie tylko tyle, że zmienię znaki na przeciwne. Widzisz? A drugie równanie przepiszę bez zmiany. To działanie miało służyć powstaniu przeciwnych współczynników przy m. Tutaj mamy minus 1m, a tu mamy plus 1m. Podkreślamy układ równań, redukujemy literki m, a z n-ów otrzymujemy 14n równa się 840. Takie równanie z jedną niewiadomą dzielimy na 14 i obliczyliśmy w tym momencie n-a, n równa się 60. Teraz należy przejść z liczbą 60 w dowolne miejsce, gdzie występuje literka N. Wybieramy najprostsze równanie. Według mnie będzie to M plus N równa się 140, czyli to równanie. I tu w miejsce N wstawiamy 60. M przepisuję, tutaj 60 i 140 do przepisania. M równa się 140, 60 zmienia stronę, zmienia znak. Po odjęciu M równa się 80. I już mamy obliczony układ równań. N jest równe 60, M jest równe 80. W tym momencie, jak widzisz, obliczyliśmy zadanie. Oblicz M i N. Ta para jest rozwiązaniem.